Hej, z tej strony Simon, witam was w Q&A z okazji 5000 widzów, a właściwie 5100. A w międzyczasie możecie oglądać rysunek z Tłustego Czwartku w niedzielę. No, czasami tak bywa. Tak czy tak, zaczynamy. Na samym początku zacznijmy może od kwestii, co ostatnio stało się na moim kanale. Albowiem zniknięcie filmiku z rysowania maski z okazji teledysku Och ty Gysku. Filmik ten został zgłoszony za prawa autorskie przez m.in. osobę odpowiedzialną za sklep maski.love. Ale no co, takie jest życie. No i tyle, lecimy dalej, myślę, że inne filmy no nie spotka ten sam los. No i tworzymy dalej. Czy w dzieciństwie próbowałeś swoich sił w rysowaniu, czy dopiero w późniejszych latach zacząłeś rysować? Rysuję od dziecka, zawsze gdzieś tam tworzyłem coś na boku. Ale na poważnie rysunkiem zainteresowałem się około 3 lata temu, będąc w gimnazjum. Co twoi rodzice sądzą o twoich pracach? Podobają im się, chociaż zależy jeszcze jakie. Ale w większości tak, podobają się. Skąd bierzesz swoje pomysły na rysunki? Skąd czerpiesz wenę twórczą? Z YouTube'a, Insta. Część pomysłów wpadam po prostu w nocy, kiedy już zasypiam. Jestem typem osoby siedzącej po nocach i zawsze jak już się kładę spać, nagle eksplozje pomysłów. I tak właściwie powstaje połowa moich filmików. Jakie były twoje początki? Ciężkie czy łatwe? W rysowaniu dosyć, no, długie i męczące. W sumie na YouTubie też. Dużo pracowałem nad tym, jak jest teraz. Moje początki też nie były za łatwe, zresztą osoby, które mnie śledzą od samego początku, myślę, że to wiedzą. Co cię denerwuje w czasie rysowania? Wiele rzeczy, ale chyba najbardziej światło. Zawsze jak się odbija gdzieś od ołówka, po prostu kartki, to mnie denerwuje, chociaż o tym mógłbym cały filmik nagrać, więc... Ale naprawdę dużo, czy jak ołówek się łamie, jak ręką coś rozmarzę, no jest tego naprawdę dużo. Gdzie najczęściej kupujesz przybory do malowania, rysowania? Z internetu, Empika. No i czasami po prostu w jakimś sklepie papierniczym po prostu. Co się stało z kubkiem, co smakuje jak mięso? Ech, no... Po prostu ten kubek mi pękł. Szukam teraz nowego jakiegoś na live fajnego kubka. A jeśli osoby nie wiedzą, o co chodzi, to... Ogólnie był taki kubek, jak wlewałeś do niego herbatę czy cokolwiek, to... Po prostu smak, który z niego wychodzi, smakował jak taki schabowy. Ciężko do wytłumaczenia, ale osoby, które były na live'ach, wiedzą. Zrobiłbyś kiedyś filmik, jak malujesz jakimiś farbami, na przykład akryle, akwarele? Myślę, że tak, ale do tego potrzebuję więcej czasu. Ogólnie, jeśli chcecie jakieś poradniki czy coś, będą. W marcu na pewno będzie poradnik odnośnie kredek i realizmu. Ale do tego potrzebuję więcej czasu, bo portret ten nie może zająć, nie wiem, 2 godziny czy ileś, tylko musi być o wiele więcej dopracowany, no i jeszcze muszę wiedzieć, co wam na ten temat powiem. Masz długie imię? Jak tak, to jakie? Nie, chyba że z bierzmowania, wtedy Stanisław. Jak zacząłeś nagrywać na YouTubie i czy myślałeś, że to się uda? Nie, zaczynałem kilka razy na YouTubie, prowadziłem kilka kanałów, tak naprawdę dopiero ten jakoś tam małe sukcesy odnosi. I mam nadzieję, że tych sukcesów będzie jeszcze więcej, lecimy dalej. No i wyczekujcie, powiedz na co. Wolisz rysować dziewczynę czy chłopaka? Zdecydowanie kobietę, myślę, że to widać po moich rysunkach, no jakoś łatwiej łapię to anatomię kobiecą. Masz jeszcze inne hobby? Jeśli tak, to jakie? Kocham zwiedzać i pływać. To są moje dwie inne pasje oprócz rysowania. Zwiedzanie daje mi dużo motywacji, a pływanie dużo odpoczynku. Tak naprawdę to jest jeszcze do tego rysowanie, które też odstresowuje i jest perfekt. Kto nauczył cię rysować? Na początku uczyłem się sam, potem w gimnazjum pomogła mi jedna pani, którą też pozdrawiam serdecznie, jeśli to ogląda. I jeśli o to chodzi, to w większości samemu, jeszcze przez internet, jakieś kursy, poradniki z YouTube'a, no takie rzeczy podstawowe. Boisz rysować ołówkiem czy kredkami? Zależy od pogody, że tak powiem, ale tym i tym kocham rysować. Ołówki są dużo szybsze, jeśli o to chodzi, a kredki po prostu większą przyjemność mi sprawiają. No zależy też właśnie od pogody, na co mam ochotę. Myślałeś kiedyś, żeby pójść do szkoły plastycznej? Tak, myślałem. Myślałem właśnie o liceum plastycznym. Ale ostatecznie poszedłem do zwykłego liceum. Jestem z tego zadowolony. Kiedy filmy, czy rysuję i zwiedzanie biurka, jeśli można to tak nazwać?
Oprzony to i wszystko, co jeszcze porządek w rzeczach do malowania i w tym wszystkim, to wtedy obiecuję, że nagram taki filmik. No i zostały takie szybkie pytania. Ogólnie tych pytań było dużo więcej, bo już kiedyś was prosiłem o pytania, ale wszystkich tutaj nie zmieszczę do filmiku. Ulubione jedzenie. No w sumie to owoce, bardzo lubię owoce, a zwłaszcza takie typu pomarańcza, mandarynka, bardzo lubię. No jeszcze gorzka czekolada życiem. Pizza czy hamburger? Pizza. Coca-Cola czy Pepsi? Coca-Cola. Seks misterka czy Godlewskie? No proszę was, no wiadomo, że maski. Lubisz flamingi? Tak, lubię. Ile filmów wrzuciłeś na YouTube'a? O Jezu, coś około 60, 70, nie wiem, nie pamiętam. Musiałbym dokładnie zobaczyć. Gdzie widziałeś Roxy Węgiel? Gdzie to było? Ogólnie widziałem ją w Wawie, kiedy nagrywaliśmy do Jaka to Melodia, byliśmy ogólnie z klasą na publiczności. No i wtedy po prostu zrobiłem sobie z nią zdjęcie i tak dalej, no, nie ma zbyt dużej historii. Tak czy tak, dziękuję wam za dzisiaj. Tych pytań było naprawdę dużo więcej, ale nie zdołałem wszystkich tutaj nagrać i tak dalej i zrobić, bo naprawdę tylko było za dużo. Myślę, że na live sobie kiedyś jeszcze poodpowiadamy na nie. I do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!